Nowa informacja. Nie żyje 37-letni ksiądz Mariusz Kmak z diecezji tarnowskiej. Ciało duchownego znaleziono w jego mieszkaniu na plebanii w parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Tarnowie. Nie ujawniono żadnych śladów, które wskazywałyby na działanie osób trzecich. Nie było śladów łamania, plądrowania czy obrażeń na ciele. Mieszkanie było zamknięte od wewnątrz. Mówi prokurator Mieczysław Sienicki, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Tarnowie. Przed wczesnym odejściem kapłana wstrząśnięci są wierni jego znajomi i przyjaciele. W mediach społecznościowych wspominają go jako wspaniałego kapłana i człowieka, pełnego humoru, radości i serdeczności. To na razie wszystko. Pozdrawiam, Short Joker.